samochodowy. To może nie jest tak, że kocha rajdy samochodowe, tylko rozumie rajdy samochodowe, to jest inna sprawa. No, ja już zajmuję się imprezami na drogach, bo to jest szerokie pojęcie, no, od jeszcze tamtego wieku, 99 roku do teraz praktycznie. No to jest przeszło 20 lat. Wcześniej zajmowałem się jakby wyścigami kolarskimi bardziej. Tutaj jeszcze wprowadzał mnie w te enklawy jakby tutaj rajdowe. Tu kolega, nie wiem, niektórzy może znają pana Jerzego Cupiała. To jest takie znane może nazwisko z tutaj wałbrzyskiego terenu. A tak od 10-12 lat zajmuję się tymi rajdami samochodowymi i no i tak jakby współpracuję z organizatorami. Powiem wcześniej, że były na naszym terenie Dolnośląska, ja pamiętam, kiedyś zabezpieczaliśmy 4 rajdy roczne. Zimowy, jeszcze w tym czasie był to Elmot, tak się nazywa, ten obecnie Krause, Dolnośląski i jeszcze był Karkonoski latem, tak ma taki czerwcowo-lipcowy taki. Tak i to no, tu jakby wyrobiła się współpraca między organizatorami tych rajdów. Trzeba mieć jakby zaufanie i do organizatorów rajdów, no, bo nam zależy na tym samym, na bezpieczeństwie. Bo jeżeli coś się stanie na takim rajdzie, to w żółtym pasku, w żółtym czy czerwonym, w zależności od tego, jak kto telewizję ogląda, pojawi się, że na takim i takim rajdzie jest zdarzenie. Nie pojawi się, kto wygrał rajd, ale pojawi się, że było zdarzenie. No i tutaj już, no mówię, organizatorzy jakby znają mnie, też mnie znają i mamy do siebie zaufanie i sporządza, bo to jest wszystko, wymogi są artykułu 65, może 65 ustawy prawo ruchu drogowym. To może tyle. Jak się panu współpracuje z organizatorami? No na naszym, tak szczerze, niech pan powie. Początki były ciężkie. Trzeba było zrozumieć specyfikę rajdu, że to nie jest aż tak coś strasznego i tak jak ktoś przedmówcy mówili, że jest ten gen bezpieczeństwa. Ten gen bezpieczeństwa, czy to będzie tor żużlowy, czy też tor nawet Formuły 1, te bezpieczeństwo zawsze jest jakby, to niebezpieczeństwo, spowodowanie jakiegoś zagrożenia, zawsze jest to wystąpienie. Chociażby te samochody Formuły 1, chociażby tutaj nawiązanie jest. Kiedyś były odsłonięte, teraz są już zasłonięte przeciw oponom, które latają, mówię w cudzysłowie, podczas zdarzenia, ta opona może wylądować w kibiców i wtedy jest problem. To samo z rajdami naszymi, samochody takimi rajdów Mistrzostw Polski. To jest pojazd, waży to 2,5 tony, ja tak sądzę. I no jest rozpędzony do prędkości 150-160 na godzinę i to nawet więcej, gdzie jest no na 100% jedzie zawodnik, gdzie są jakby pojazd też dostosowany jest do tych ekstremalnych warunków, ale niczego nie można wykluczyć. To nie można wykluczyć błędu kierowcy, błędu zawodnika. I oczywiście uszkodzeń wynikających z pojazdu. No i ten pojazd, masa tego pojazdu, no, może znaleźć się w różnym miejscu. I no, to właśnie współpracujemy tutaj z organizatorami, aby te miejsca niebezpieczne, te, które wydawałoby się z logicznego punktu widzenia, gdzie ten samochód może wypaść, tak, te niebezpieczne, te wiraże, te zakręty, wyjścia z łuków, żeby były otaśmowane, bo tutaj było jeszcze, teraz nawiążę do tego, do jakiegoś elementu zabezpieczenia, takim jak była bela słomy, która ważyła tonę. Wydawałoby się, że fajny rodzaj zabezpieczenia, ale może ktoś się za tą schować się, to jest, waży tonę, pojazd spadający i na tą belę powoduje to, że ta bela jest tak samo jak ten pojazd, jakby leci w różne strony. Rajd Dolnośląski. Nie chciałem tego mówić. A czy organizatorzy rozumieją Dolnośląską Policję? Wiedzą, że są przepisy, że czasami rozumieją, funkcjonariuszy jest nie taka liczba, jaka być powinna i tak dalej, i tak dalej. Rozumieją, mamy takim jakby wyrobionym jakby ścieżką jest zawsze przed rajdem gdzieś półtora miesiąca spotkanie z organizatorem,
i omówienie planu zabezpieczenia, który przedstawia organizator. Ja osobiście też na tym jakby spotkaniu jestem, plus naczelnicy ruchu drogowego poszczególnych jednostek terenowych. Omawiamy na temat zabezpieczenia. Powiem kiedyś, dawno temu, zabezpieczenie takie około 250-300 policjantów w jeden dzień wchłaniało, mówię tak. Teraz żeśmy trochę zeszli, no i mamy tylko i wyłącznie policjantów ruchu drogowego, którzy do zabezpieczenia jest tak dziennie około 70 policjantów na jeden jakby dzień. Tylko wiadomo, że to są 2-3 dni i nieraz nie potrafimy, nie możemy nawet użyć ze względów przepisów naszych jakby czasu pracy, że nie można użyć tych samych policjantów na drugi dzień, bo rajd się kończy o 22, a już zaczyna się o 7 czy 6 zamknięcie drogi, także no to jest dosyć skomplikowane to, żeby pogodzić tak jakby wodę z ogniem. A tak ogólnie, czy organizacja rajdów wpływa na bezpieczeństwo w ogóle użytkowników dróg? O, to jest ciekawe pytanie. No przy takich rajdach, no zawsze jest, jeżeli dobrze rozumiem pytanie, kibice przemieszczają się poprzez, żeby zdążyć na następny odcinek, na jakiś ciekawy, na ciekawy etap, na ciekawe miejsce. I no też musimy zadbać o to, aby też przemieszczali się i zawodnicy, i ci kibice zgodnie z przepisami ruchu drogowego. No i to może wpływać na danym obszarze. Oczywiście, tak jak tutaj w tym rejonie jakby kłodzkim, są jakby gminy, które chcą te rajdy, ale ludzie są, no to tak tylko organizatorzy mogą wiedzieć, że duże problemy są z osobami, które jakby chcą odpocząć w tym miejscu, w tym czasie i różnego rodzaju problemy stwarzają. Czyli awanturują się, bo chcą przejechać, tak? Skargi piszą do nas, do komendanta, może nawet do wojewody. To głównie chodzi o ludzi napływowych, którzy mają swoje dacie czy wille, weekendowe domy na trasach rajdowych i w tych dniach, kiedy jest rajd, nie mogą przyjechać na przykład z Wrocławia czy ze Świdnicy. Najbardziej się awanturują i najwięcej robią problemów właśnie dla organizatora i dla służb, które nam pomagają. Ale już nie ma takich przypadków jak kiedyś, kiedy OS przebiegał pomiędzy domem chłopa i stodołą chłopa i chłop rozpiął łańcuch pomiędzy tym domem a stodołą i trzeba było OS objazdem puszczać. Ale zdarzają się takie różne przypadki śmieszne i ciekawe. Tak jedno mogę powiedzieć sprzed kilkunastu lat, bo miałem okazję być kiedyś zawodnikiem, później dyrektorem rajdu dolnośląskiego. I taki mieliśmy przypadek, że jeden gospodarz za wszelką cenę się nie chciał zgodzić na rajd. Wszystkie zgody mieliśmy, wszystko mieliśmy, a on się nie chciał zgodzić na rajd. Więc wpadłem na pomysł, żeby wystawić mu wezwanie na policję do Wałbrzycha. W tym dniu pojechał na wezwanie, na przesłuchanie czy na wezwanie. Tam się stawił, tam zapytali go, coś wrócił już po rajdzie. Także trzeba się stosować nieraz do takich ciekawych metod, żeby dać sobie radę z organizacją. Panowie, a co powinno się zmienić w organizacji rajdów, żeby były one jeszcze bezpieczniejsze? Ja może powiem, że wypadki na rajdach były, są i będą. Jest to nieuniknione, jest to taki sport wysokiego ryzyka, że zawsze będą się zdarzały wypadki. Jakbyśmy tej trasy nie zabezpieczali, jak samochody by nie były bezpieczne, jak zawodnicy by nie jechali, zawsze się zdarzy wypadek. Celem organizatora jest, żeby ten wypadek był na tyle, można powiedzieć, bezpieczny, żeby nie ucierpiały osoby. Bo jeżeli ucierpi mienie, no to wiadomo, że to ryzyko dziś jest skalkulowane w zawodnikach, w jego samochodzie, w rajd jest ubezpieczony. Najważniejsze, że dla mnie jako dyrektora rajdu jest to, że jak się kończy rajd, że nie wyjechały żadne służby w czasie zawodów, czyli nie była potrzebna interwencja straży pożarnej czy karetki pogotowia. To jest najważniejsze. No i organizator idzie w tym kierunku, żeby właśnie do tego dążyć, żeby to było bezpiecznie, ale zdarzają się nieprzewidywalne sytuacje. Jak wiecie, najsłabszym czynnikiem w każdej chyba firmie, w każdej działalności jest czynnik ludzki. Tak i niestety ten czynnik ludzki nieraz zawodzi. Panowie, zatem jak edukować mieszkańców, społeczeństwo i kto powinien to robić? Może jeszcze wrócę do tego. No to widać, że no, przepisy dotyczące jakby wykorzystania dróg w sposób szczególny nie zmieniły się od tego czasu. Także tutaj z zakresu przepisów to ciężko coś już jakby coś zrobić, coś lepiej. Każdy,
Każdy wypadek nas uczy, każde zdarzenie nas uczy, no i się wyciąga wnioski, ale no, przepisy, artykuł 65 nie zmienił się od 2001 roku, także, a wcześniej było rozporządzenie i właściwie zostało przepisane, wpisane do ustawy, ponieważ zakwestionowane zostało przez Trybunał Konstytucyjny wcześniej, ale mówię, przepisy te są takie same i tutaj coś lepiej zrobić. No musi być tylko zrozumienie organizatora i nasze, aby to zachować bezpieczeństwo. Dla mnie, a propos tego, co powiedziałeś, tej edukacji, to istotna sprawa jest taka, że tak jak mówiliście, kiedyś na tym terenie mieliśmy 4 rajdy w ciągu roku. 4 duże imprezy samochodowe i tu nie trzeba było tej ludności dodatkowo edukować. Oni doskonale wiedzieli, z czym to się je. W momencie, kiedy to jest jedna impreza w roku, to tutaj konieczna jest chyba jakaś kampania informacyjna przed, nie wiem, tak zawodnicy jeżdżą po szkołach z tymi swoimi reklamowymi pocztówkami, które przy okazji spełniają te spotkania także rolę edukacyjną i to jest niezwykle istotne, no bo nawet takie dzieciaki no muszą się nauczyć, że przed tym samochodem się nie da przebiec na przykład. Taki to Mikołaj, przypominam, że to ty wróciłeś z butem. No tak, ale to był dorosły człowiek i było zimno. Tak to powiem. Ja powiem, że każdy, kto wydaje mu się, że jest rajd zorganizowany i zdaje sobie sprawę, jaki to jest ogrom pracy. Jak wiecie, w czasie rajdu zamykamy ponad 50-60 km dróg. Są to drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne. Ludzie mają poważne problemy, żeby dojechać do pracy, do kościoła, dzieci do szkoły. Muszą się zgodzić sołtysi, wójtowie, burmistrzowie. To jest naprawdę ogrom pracy. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do tego wcześniej rozmowy tutaj moich przedmówców, kolegów, którzy pięknie, fajnie mówili o tych właśnie, że te samochody dzisiaj powinny być wyposażone w super klatki, w kaski i tak dalej. Tylko, że wszyscy z nas zapomnieli, że każdy miał kiedyś 20 lat i ta młodzież dzisiaj też ma 18-20 lat i nie myślę o takich rzeczach, że jest najważniejsze jest życie. Każdy dzisiaj, kto ma 18, 19 czy 20 lat, myśli, że on jest niezniszczalny, jest supermanem i w czym on by nie jechał, czy ta klatka będzie zrobiona z plastiku, to no i tak uda mu się i przeżyje. I to jest największy problem, że w naszym kraju nie ma takiej możliwości dla tych młodych ludzi, którzy nie musieliby szybko jeździć, ale gdziekolwiek, żeby pojeździć. Mam taki przykład trasy na Zieleniec, która jest z drogi numer 8 do Zieleńca, ma około 6 km. Jak spadnie śnieg, to tam wieczorem jest 50-60 aut, które sobie jeżdżą w jedną i w drugą stronę. I to jest wszystko fajnie, bo oni szybko nie jeżdżą, bo jest ślisko, mają prędkość maksymalną może 60 na godzinę, może 70. Są bandy ze śniegu, jak się coś stanie, to jest tylko szkoda materialna. Ale to pokazuje tą skalę, że ludzie, ci młodzi chłopaki, przeważnie chłopaki, bo dziewczyny też jeżdżą, ci młodzi ludzie potrzebują gdzieś coś takiego, gdzie by mogli sobie pojeździć, potrenować, wyładować swoją energię, a niestety nie ma takiej możliwości, bo Polski Związek Motorowy wprowadza takie przepisy i to dobrze, bezpieczeństwa, ale pewnych niektórych ludzi na to nie stać, a oni też chcą jeździć. Jest taka pewna nisza, gdzie ci właśnie młodzi ludzie, którzy skończyli prawo jazdy, którzy chcieliby wyładować swoją energię, a dobrze było, żeby to zrobili na jakimś zamkniętym torze czy na zamkniętej trasie, wyładowali to tam, a nie wracając wieczorem z dziewczyną czy z dyskoteki, czy gdzieś z jakiegoś klubu, no i chce się popisać, czy jechać szybciej i przeważnie te wypadki się wtedy zdarzają. Mało tego, kiedy taki gość 3 razy wypakuje na takim Zieleńcu, to po pierwsze wyciągnie wnioski. Kosztowe, nie, wszystkie możliwe, on się czegoś nauczy przy okazji, dlatego że to też służy podnoszeniu ich umiejętności wbrew pozorom. To, że on wyjedzie pod symboliczne Tesco się poślizgać na pierwszym śniegu, to on też będzie wiedział, jak się zachowuje auto w poślizgu, coś czego nie dowie się na kursie na prawo jazdy. W Finlandii przy kursie na prawo jazdy, w całej procedurze obowiązkowe jest 2- czy 3-godzinne szkolenie z jazdy, to oni to nazywają jazdą ekstremalną. To są płyty poślizgowe, oni oczywiście mają inne warunki. Wracamy do wyposażenia. Tak. O bazę szkoleniową. Baza to jedno, system to drugie, bo tutaj już przechodzimy do rozwiązań systemowych moim zdaniem. U nas to w Legnicy bodajże jest w WORD-zie, DORT to jest obecnie Dolnośląski ruchu drogowego ośrodek, także w Legnicy jest, ale to jest Legnica, tylko i wyłącznie Legnica. Mamy problem jakby tutaj z innej beczki zupełnie, z problemami nielegalnymi wyścigami.
No właśnie mamy chciałem spytać tak zwane ganianki. Jaka to jest skala na Dolnym Śląsku? To jest monitorowane systemem u nas, może nie wiem, czy sprzedam tutaj jakieś tajne rzeczy, bo z perspektywy ruchu drogowego my jesteśmy jakby tylko jakby orężem, znaczy no orężem, ale monitorowany jest przez Wydział Kryminalny i tutaj wszelkiego rodzaju strony i, no, i przekazywane informacje do nas i nie tylko do nas, bo niekiedy jest to w tysiącach ludzie się zbierają. Na terenie jakiegoś miejsca potrafią się zebrać w tysiącach. To jest problem Krakowa. U nas też się pojawiał ten koło Oleśnicy Syców, no ale to Wrocław, wiem, że jest zamiar w tym miesiącu, w marcu coś jest, jakiś jeden dzień, nie będę mówił kiedy. Chcielibyśmy to usłyszeć. Nie będę mówił kiedy, ale to jest nielegalne. Szykujemy fury. I naprawdę podejście do tych uczestników jest nieraz bardzo ciężkie. Oni się szyfrują, jakieś hasła na różnego rodzaju informatorach komórkowych. Także to jest naprawdę, do nich dotrzeć jest nieraz bardzo ciężko. Ale tu wracając do tej edukacji. Każdy z nas wie, nie wiem jak jest procentowo dzisiaj, ale pamiętam, że parę lat pod rząd jest taki problem, że większość młodych ludzi oblewa swoje prawo jazdy gdzie? Na cofaniu, na placykach. No kurde, cholera jasna, no przecież jeżeli ktoś się zderzy pod jakimś sklepem, to nikomu nic nie stanie, a zderzaki są po to, żeby się zderzać. A jak nie umie parkować, to zaparkuje sobie na końcu. A jest oblewany na takim właśnie parkowaniu, na takich pierdołach, że tak powiem. A każdy, kto ma prawo jazdy, ma chyba pozwolenie, że może ciągnąć przyczepkę do 750 kg. A chyba sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek pokazał, jak się zapina taką przyczepkę do auta. A oblewa się ich na, nie wiem, na cofaniu, na włączeniu kierunkowskazu gdzieś na parkingu, czy na wyjechaniu z jakiegoś miejsca postojowego. Także ta edukacja wśród młodzieży kuleje już na tym pierwszym etapie. A co to mówić dopiero o zawodach? Słuchajcie, no młodzi ludzie chcą poszaleć. Ja jak zaczynałem swoją przygodę z rajdami, miałem 17 lat, no to też dużym Fiatem zaczynałem, żeby kupić jakieś kopony czy koła, trzeba było to zdobyć. A ci tak naprawdę za średnią pensję krajową, za 2,5 tysiąca złotych można kupić fajne auto, które można sobie fajnie gdzieś tam pojeździć. Czy ono jest bezpieczne, czy nie, to jest druga sprawa, ale można takie kupić auto, tak? Tej młodzieży jest coraz więcej i chętnych do pojeżdżenia jest coraz więcej. I to pytanie, jak my dzisiaj tą konferencją możemy pomóc tym młodym ludziom, żeby oni mogli gdzieś, nie wiem, czy może nie pościgać, może nie na czas, ale żeby gdzieś mieli szansę sobie pojeździć. Tutaj widzę, że postulaty są już dwa. Technika, doskonalenie techniki i edukacja generalnie na temat tego, jak i gdzie być, jak jeździć, jak się zachować na drodze. Nie tylko podczas użytkowania drogi, tylko podczas rajdów, tak, imprez samochodowych i w ogóle. To też tak się wydaje, to nie jest takie proste, bo do mnie przychodzi kupę młodzieży i prosi mnie, słuchaj, no to jeżeli mamy taką fajną drogę na Zieloniec, to zróbmy jakieś wieczorem pojazdówkę, zamknijmy drogę. No i tu zaczyna się problem. Pierwszy problem, przepisy ruchu drogowego. Paragraf 65, artykuł 65. Obecność karetki, obecność straży pożarnej, obecność tych wszystkich służb i tak dalej. I to się używają takie koszty, no gdzie ta młodzież nie chce, nie wiem, czy się złożyć na te koszty i tak dalej. Także tu jest problem, który... Musisz to prośbę o wykorzystanie drogi w sposób szczególny. Tak, tak. Złożyć opinia, tylko i opinia. No tak, ale z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdzie nie wiem, kiedy będzie śnieg. Na przykład. I nie wiesz, kiedy będzie śnieg i musisz określić termin. Tak. I dobranoc. Wtedy śnieg spadnie. O, także, tak. Musisz zapewnić śnieg jeszcze. Jest to problem, widzę to właśnie, że chcą jeździć i tak jak mówię, na Zieleńcu każdego wieczoru jak spadnie śnieg i to oni się SMS-ami wymieniają czy coś, to wieczorem przyjeżdża naprawdę no 40, 50, 60 na Audi i sobie jeżdżą w jedną i w drugą stronę. No tak, to samo jest na Salmopolu, to samo jest w wielu tego typu miejsc po prostu w całym kraju w momencie, kiedy takie coś nastąpi. Ale to świadczy tylko o jednym. Jaki potencjał generalnie ma urządzenie pod tytułem samochód. Jaki potencjał nie tylko użytkowy, gospodarczy, ale rozrywkowy, bo to jest mimo wszystko element rozrywkowy. Tylko element rozrywkowy połączony z edukacyjnym, bo jak uparcie powtarzam, tacy ludzie, którzy parę razy przejadą się na ten zieleniec i z powrotem po śniegu, to czegoś się nauczą. On potem w mieście wpadnie w poślizg i on nie spanikuje, bo on sobie przypomni, nie on, jego ciało sobie przypomni, bo to są małpie odruchy mięśniowe. Przypomni sobie, co robić w takiej sytuacji i to zrobi. I on nie poleci w babcie z zakupami na chodniku,
tylko najwyżej się na środku tej jezdni obróci. Ale z drugiej strony tutaj taka drobna uwaga, bo w momencie, kiedy w mieście, ja mieszkam w Łodzi, centrum Polski, nie mam zieleńca, mam samochód. Przeprowadź się. I kiedy, nie, jest, dziękuję. Jest fajny tor koło Łodzi. Wiem, teraz jest, ale w momencie, kiedy spadnie śnieg, nie wiem, taki pierwszy, jadę w nocy, mam szeroką ulicę, przy której mieszkam. Jak ja sobie pociągnę zaręczny, żeby obrócić się do swojej strony, do krawężnika, wychodzi pan policjant i ja dostaję mandat za co? Za niebezpieczną jazdę, za stworzenie zagrożenia na drodze. A tak ulica było? Jest, było tak? Oczywiście, ulica jest absolutnie pusta. Nie ma żywej duszy. Tu też jest wasza rola, że owszem, te nielegałki, te takie rzeczy, które mogą powodować zagrożenie, należy tępić, ale nie tępić tego wszystkiego absolutnie bezmyślnie z powodu takiego, że taki jest, nie wiem, prikaz z góry. Wiemy, że trzeba... Nas jest 10 tysięcy około. Ale to potraktowaliście jak małolata. Tak, to mówię o ruchu drogowego. Zawsze na końcu jest człowiek jeszcze, to też jest oczywiste. Ale trzeba dać szansę tym ludziom też na popełnienie błędu. Jak on pociągnie za ten ręczny w środku miasta, odbije się od krawężnika. No, nie wiem, złamie koło, złamie zawieszenie. Też będzie miał nauczkę. Jakiś Mikołaj, wniosek z tego wyciągnie. Dolnośląska policja jest w porządku. Przykro nam, że częściowo, mieszkasz w Łodzi. Ja chciałbym jeszcze jedno słowo powiedzieć, bo ta konferencja jest odnośnie bezpieczeństwa na rajdach. Chciałbym powiedzieć, że śmierć, która Mariana Bublewicza w 1993 roku na pewno nie poszła na darmo, nie poszła na marne, bo naprawdę tu koledzy wiedzą, bo jeździli później na rajdach. Ja teraz, tak jak mówię, jestem dyrektorem, przepisy w sporcie samochodowym i odnośnie chodzi bezpieczeństwa, nawet zabezpieczenia medycznego, lekarzy, straży pożarnych z odpowiednim sprzętem, to jest w ogóle nieporównywalne, co było 30 lat temu, co było 25 lat temu, co jest teraz. Także to jest naprawdę, zrobiliśmy potężny skok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w rajdach, przygotowanie do tych rajdów, karetka, w jakich odległościach musi stać, służby ratownicze, specjalne wozy ze sprzętem do rozcinania aut. Także tutaj jest, idzie w dobrym, to wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku. Moim zdaniem jest to perfekcyjna puenta. Prawda? Nie wiem jak twoi. Doskonale. Dziękuję bardzo. Piotr Wiśniewski, Komenda Wojewódzka Policji, Wydział Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Skiba. A my poprosimy do nas na kanapę pana Jerzego Mazura. Pana Jerzego Mazura, dzięki któremu mamy różne rzeczy, które możemy pokazać. Pana Jerzego Mazura, który sam jest elementem historii polskiego sportu samochodowego. Panie Jerzy, siadamy, mikrofon w garść. I teraz pytanie, od czego zacząć rozmowę z panem, bo możemy porozmawiać o wszystkim, począwszy od polskich ciężarówek w rajdzie Dakar przez to dzieło pańskiego życia, jakbym to tak określił, czyli to Muzeum Polskiego Motorsportu, Muzeum Motorsportu w ogóle. To światowego. No, jeżeli stoi przy ulicy Ayrtona Senny, to nie może być inaczej. O statusie państwowym. Nawet. No. Tak, także tak jak ambasador Brazylii na odsłonięciu pomnika, w którym też uczestniczył pan Sobiesław Zasada i wiele wybitnych kierowców, powiedział, że jest 4 pomniki na świecie, ale żaden nie jest usytuowany przy ulicy Ayrtona Senny i przy takim wspaniałym muzeum, jakie jest. Także tylko cytuję. A propos, żeby mówić i od czego zacząć, to musielibyśmy tutaj być z tydzień. Zresztą tak jak Marian Bublewicz, kiedy wróciłem z Dakaru, a akurat leżał w szpitalu, to był chyba raj dolnośląski, a Irena poprosiła mnie, żeby pomóc na obserwacji. No i opowiadałem o Dakarze, mówił Jurek, mam nareszcie możnych sponsorów, czyli Philip Morris, Marlboro, Texaco, ale moim marzeniem już nie wystartować w Dakarze, ale chociażby w rajdzie Safari. No niestety nie spełnił sobie tego marzenia. A wiemy, że Sierra była wypożyczona od Sniersa. Ten samochód był budowany na Safari, czyli zupełnie inna konstrukcja, mówimy o klatkach, mówimy o wzmocnieniach, o przepisach. No i niestety tak, jedni to nazywają przeznaczeniem, inni losem,
No tak się zdarzyło, jak się zdarzyło. Razem zaczynaliśmy z tego samego roku, właśnie rozpoczęliśmy swoje życie. Marian został w rajdach, ja swój ostatni rajd polski, a pojechałem w 75 roku. No ale te rajdy były wtedy długie, jechało się dzień, noc, objazd trasy, bo jeszcze wtedy był dowolny, to w zasadzie już nie było czym startować. Ja tym Trabantem jeździłem i do pracy, i na cały cykl mistrzostw rajdowych, i ten rajd polski, pamiętam, wtedy się jechało 3 dni, start był we Wrocławiu. No i niestety, bo tutaj chcę też nawiązać do bezpieczeństwa, tak się złożyło, że hamulce były 4 OS-y na początku, później po Chwaliszów, chyba Świebodzice, były Rościszów, Walim Michałkowa, później Kamionki i skończyły się hamulce z przodu kompletnie, wypaliły się czy starły się ferody i zostawały tylko na tyle hamulce hydrauliczne, no i ręczne. A myśmy jechali 800 km bez tych hamulców na mecie stop. Często żeśmy to przepędzlowali, pilot musiał biec i wracać, żeby podbić tą kartę. No i wiemy, że Trabant, silnik dwusuwowy, nie ma hamowania silnikiem, więc trzeba było dłuższy czas wytracić tą szybkość. No i tak żeśmy ten rajd skończyli. Przegraliśmy z Niemcami 2,1 sekundę, przyjechaliśmy jako trzeci. Ale jeszcze taka ciekawostka a propos bezpieczeństwa. W tym Trabancie akurat to, co mówił Romek, były tak zwane jeden pałąk podparty z tyłu. A ponieważ był problem ze stalą, nawet już jak jechałem w Dakarze, to też aluminium to było na wagę złota, czy w wyścigach, gdzie 2 sezony startowałem mistrzostwach Europy, w wyścigach samochodów ciężarowych, to też były duże problemy z wieloma rzeczami. No i jedyna, żeby trzymać wymiar zewnętrzny, rura to była dostępna, rura wydechowa z Wartburga. Także, a trzeba pamiętać, że Trabant to jest papierowy dach. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć profesjonalnego pilota, no ale tak się składało, że nie miałem takiego szczęścia. No i na przykład moim pilotem na tym rajdzie polskim był zawodnik, który miał licencję 2R, pracował na kopalni. Nie miał pojęcia o żadnej nawigacji, także biorąc pod uwagę brak tych hamulców, to oczywiście się mylił, nie ma się co dziwić, bo siedzenie na prawym fotelu to jest bardzo duże wyzwanie. A więc się mylił, więc jak przychodziła noc, to ja już mówiłem, żeby w ogóle nie dyktował, a najlepiej jak wyłączy lampkę, zresztą przez niego robioną tam z jakiejś lampki nocnej, bo był refleks na szybie przedniej. No i tak jechałem i tak skończyłem ten rajd. Także jedyny plus tego pałąku, tego bezpieczeństwa, to był taki, że te rury może niewiele ważyły, a wtedy mój Trabant miał 20, ponieważ był kupiony jako używany, więc normalny nowy ma 26, to miał tam 20 paret, czyli dzisiaj więcej kosiarka ma. Także tutaj, jeżeli mówimy o tym bezpieczeństwie, to oczywiście temu szczęściu trzeba pomagać, natomiast ktoś poruszył tutaj sprawę malucha i startu w maluchem, chyba pan Grzegorz, więc jak z wielkim żalem odchodziłem od tych rajdów, zaczęto budować tory wyścigowe w Polsce, najpierw były na lotniskach w Toruniu, później budowano w Poznaniu i w Kielcach. No i podjąłem decyzję, że sprzedaję Trabanta i zacząłem budować malucha. I teraz czasy, o których pan Sobiesław w zasadzie tak tutaj dość dużo mówił, to trzeba było to przeżyć, a nawet dzisiaj opowiadając komuś czy młodemu pokoleniowi, to trudno to zrozumieć, jakie to były czasy. Więc tego malucha wyścigowego budowałem z rozbitego nadwozia, gdzie przód był w kabinie. A Grzegorz też mówił, że był problem z częściami opony, które albo trzeba było mieć talon, albo pojechać na giełdę czy akumulator, więc kupowałem w Agromie. I to takie już przeznaczone do trakcji wolnej, czyli do snopowiązałek, czy tam siewników. No i oczywiście było wypalone TW, więc musiałem na badaniu technicznym już mieć założone to TW, trakcja wolna do środka, żeby przejść badanie techniczne.
I wszystkie części do budowy tego samochodu, tutaj Romek wie bardzo dobrze, była taka sieć sklepów, Bomis się to nazywało, więc części wymienione w FSO czy w FSM na gwarancji przeznaczane były do odsprzedaży. I z takich części budowałem tego malucha. Nigdy w życiu nie myślałem, że ta klasa markowa Fiata 126, zresztą jest tu Adam, który też się ścigał, urośnie do takiej liczby w Mistrzostwach Polski, bo zgłaszało się 130 zawodników, a pojemność toru jest 36 aut. Czyli w kwalifikacjach 80 musiało odpaść, a trzeba pamiętać... Przerwę, że... było nieco inaczej, bo były przedkwalifikacje, byli ludzie, którzy jechali do domu, a potem był finał D, finał C, finał B i finał A. Żeby jednakowoż te 100 samochodów pojechało, ale była 30, która jechała do domu zwyczajnie, bo nie mieli gdzie wystartować. A w niedzielę był wyścig finałowy i wchodziło 36. I proszę pamiętać, zresztą to też, jak mówimy o pamięci, tutaj wspominaliśmy zawodników, startował też Xavery Frank, Wojtek Smorawiński, no i oczywiście fabryka FSM, w którym startowali bardzo dobrzy kierowcy, jak Janusz Szerla, czy Andrzej Lubiak, więc wejście do wyścigu finałowego było sukcesem. No tak się składało, że ja na tym koślawym maluchu wchodziłem do pierwszej piątki, stawałem na podium i jak wygrywałem, oczywiście, no to są fakty, pan Klimecki składał protest, no bo jak jakiś Mazur z Wałbrzycha może wygrać z fabryką OBR, silniki robione we Włoszech. No oczywiście wszystko było czyste, wynik został uznany. Natomiast jeszcze wracając do tego malucha, bo tu jest, widzę, część pań i ludzie, którzy pewnie mają rodziny, a jakim kosztem budowało się te samochody. Ja na przykład na zimę brałem silnik rozebrany do domu i takim standardem kuchni to były stawki stojące i wiszące. I na tych stojących, żeby być z dziećmi, z żoną trochę, stała waga laboratoryjna, diaksy, korbowody, tłoki, to wszystko było obrabiane, głowica przez całą zimę. Natomiast tak się składało, że jak trzeba było stroić ten silnik, to co się budowało całą zimę, rozlatywał się i po wyłączeniu silnika zostawało parę nakrętek do odzysku. Jeszcze powiem właśnie też o tej drugiej stronie medali, jak medalu, jaką jest partner życiowy, żona, czy są dzieci. No więc ja już tutaj przybliżyłem, żeby z nimi być. Tak się kiedyś złożyło, że do Poznania przyjechałem i zgłosiło się 123 zawodników i przerywał mi silnik na właśnie w kwalifikacjach i udało mi się na tym przerywającym silniku, a wiem dlaczego, bo zrobiłem chłodnicę oleju z kompresora, z rurek kompresora i nie było termostatu i ten silnik był przegrzewany. A czasy były takie, żeby kupić, nie marzyłem o tym nawet, żeby kupić niewyczynowe świece zapłonowe. Pojeździłem na Trabantowski, bo z racji tego, że to jest inna wartość termiczna silnika, więc one były wyższe o wyższej wartości, w Peweksie, które kosztowały tam dolar standardowy, ale dobrej jakości. Więc udało mi się uzyskać ten 36 czas i tak oglądacie Państwo wyścigi, czyli F1, gdzie stoi 20 formuł, a teraz dołóżcie drugie 20. I żeby zobaczyć startera na starcie, bo wtedy nie było świateł, kiedy machnie tą flagą do startu, musiałem się wypiąć z pasu, a pasy szelkowe były robione z dużego Fiata, z dwóch kompletów był jeden, szyte szydełkiem, więc później nie mogłem się zapiąć i wygrałem ten wyścig. A nikt w historii, ja przepraszam, może to brzmi nieskromnie, zresztą Adam jest świadkiem, nie wygrał. A tym bardziej, że pamiętajcie Państwo, że trzech kierowców z FSM-u było przede mną i na starcie, i do ostatniego, powiedzmy, zakrętu, czy do ostatniej prostej. I wygrałem, powiedzmy, ten wyścig. I teraz zadawano mi przez wiele lat pytanie, jak to jest możliwe. Więc mówimy tutaj o szczęściu. Bez pasów jedzie się szybciej. Pan Klimecki stwierdził, bo musiał też wręczyć nagrodę FSM-u dla najlepszego kierowcy, więc oczywiście złośliwie dodał, że pogiąłem im tam błotniki i inne rzeczy. Oczywiście tak nie było, bo byłbym zdyskwalifikowany czy wymachany.
A nie, ja zapiąłem te pasy w końcu, ale wracając do szczęścia, wracając do... Generalnie to nie na tym polega właśnie ściganie się, czy to w rajdach, czy w wyścigach. A mogę coś powiedzieć na ten temat, bo te wyścigi były i samochodów ciężarowych, i były wyścigi samochodów turystycznych, czyli klasa markowa. I 8 lat spędziłem w formule, zresztą Romek też przez wiele lat jeździł w formule Ester. Także nie polega to na tym, żeby ryzykować. No, życie się zawsze ryzykuje, nawet wychodząc z domu. Ale dlaczego, prawda? Tak to się zdarzyło, złożyło, że wygrałem z 36 pola. A druga rzecz, przy takiej obsadzie. Więc zawsze to mówię, że zresztą Hołkowi przed Dakarem też mówiłem, którym startował 11 raz w 2015 roku, o drugiej w nocy, o pierwszej nocy. Krzysiek, dopóki nie przekroczysz linii mety, nie będziesz za nią, masz się wyłączyć maksymalnie z wszystkich rzeczy, skupić się na wykonaniu, powiedzmy, pracy. Mówiłem, dawałem mu przykład, jak pan Sobiesław Zasada jeździł w maratonach, przejeżdżał te wademy w Grand Prix Argentyny. I pokazywano było, że jedzie przez wadem, gdzie płynąca rzeka, jedzie z odpowiednią prędkością, ale mówię, ale ktoś, kto tego, tej mądrości nie miał i doświadczenia, to tak jak na Dakarze było widać najpierw duże kałuże oleju, a później coraz mniejsze, no i stał pojazd, obojętnie czy to samochód, czy powiedzmy motocykl. Także... Ja tutaj bym też zostawił to ostatnie zdanie, takie brzmiące w powietrzu, bo to znakomicie nawiązuje do tego, o czym Jarek Baran mówił, czyli żeby nie dokładać jednakowoż, nie opierać się wyłącznie na tym transcendentnym elemencie jakiegoś tam szczęścia, tylko zaangażować do tego też maksimum kompetencji potrzebnych do wykonania zadania. Dokładnie tego, o czym pan teraz powiedział, za co kłaniam się panu w pas. I bardzo dziękuję za te refleksje. Czy to już jeszcze chciałbym... Dobrze. Czas nas nieco pogania, a tak jak powiedziałem, to naprawdę będzie zacna puenta i nie chciałbym jej spłycić. Ja tylko chciałbym podsumować jeszcze tutaj spotkanie z państwem. A jest jeszcze jeden aspekt, żeby się ścigać, jeszcze żeby nie tylko uprawiać ten sport, ktoś to musi robić. Tak się składało, że ja nie tylko się ścigałem, będąc reprezentantem Polski musiałem brać urlop bezpłatny z pracy. No, nie będę mówił, czy to była formuła, czy inne rzeczy. Natomiast miałem też potrzebę jakby też współuczestniczyć w organizowaniu, robieniu tych rajdów. I między innymi właśnie część życia poświęciłem z Ryszardem Krawczykiem. Robiliśmy Elmot, zresztą jest tu Andrzej Dobosz, który obsługiwało ten 99 rok 1200 osób, 800 osób zabezpieczało jako safety. No oczywiście można powiedzieć, że było wojsko, były chówce pracy, łatwo ich było pozyskać. A wiem dokładnie, bo oprócz głównej nagrody, o którą zabiegałem bardzo długo, był to samochód Nissan Micra, zresztą Hołek ją wygrał, to te wszystkie koszulki dla safety, dla obsługi OS-u, ja to załatwiałem, organizowałem na to pieniądze. Później były Nikony robione przez Ryszarda i doszły, mimo że nowy automobil klub, doszło do tego, że Nikon był po paru latach w kategorii mistrzostw Europy, chyba piątka albo dziesiątka, ale to nieważne. I jest bardzo, tak jak pilot zawsze pozostaje tak zwany umysłowy, jest fizyczny i umysłowy, czyli kierowca i pilot, jakby trochę w cieniu. Ta sama historia jest, ile wyrzeczeń, ile trzeba mieć determinacji. Myśmy, jak ten Elmot robiliśmy, to trzy dni przed rajdem praktycznie ja nie spałem, Ryszard też, ponieważ to wszystko praktycznie było u mnie, czy w większości, a dzień czy dwa przed w ogóle żeśmy nie spali, żeby to wszystko zorganizować, żeby to było na takim poziomie. I tutaj chciałbym, jest mi miło, że mogę być z państwem, że mogę się
podzielić tutaj, usłyszeć i podzielić się również swoimi życiowymi refleksjami. Natomiast chciałbym podziękować, że przetrwaliśmy z Ryszardem bardzo trudne chwile, że dalej mu się chce, że zawsze traktował to jako nie tylko działalność społeczną, bardzo niepopularne słowo, ale traktował to zawsze jako misję i robił to, co robi, z dużym zaangażowaniem i na bardzo dużym poziomie. I też podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy z nim współpracowali przez te lata, o których wspomniałem. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jerzy Mazur, wielkie dzięki. A skoro Ryszard Krawczyk został do tablicy wywołany, tak Rysiu, rozpocząłeś nasze dzisiejsze spotkanie. I teraz to spotkanie pora zakończyć bez mikrofonu. Panie Sobiesławie, co pan zrobił z tymi ludźmi? Na stojąco. No, chcą panu dorównać. Mówią na stojąco. Chcą mówić bez mikrofonu. Szaleństwo absolutne. Tak, ale kazali mi się nagrać. A tak się nie nagramy. Dobiegła nasza dzisiejsza przygoda końca. Ale tylko umownie. Rajdy mają początek, mają metę i nigdy się nie kończą. Człowiek ma 93 lata, jeździ. Cały świat patrzył dwa lata temu, co wyprawią na piaskach. Ja też, nie spałem po nocach. Dzięki. Takich ludzi jest trochę, nie za wiele, ale wszyscy mamy coś z głową. Dziękuję wam za to, że tacy jesteśmy. Bo gdybyśmy byli normalni, to byśmy tu nie byli. Dziękuję bardzo. To była krótka puenta. A teraz do tematu. Dziękuję wszystkim za to, że mogliśmy być. Dziękuję Robertowi Jagle. On nie chciał mówić tutaj. Fundusz Regionów Wszystkiego jest partnerem tego przedsięwzięcia. Namawiam go do różnych głupich rzeczy, no co ja zrobię. No, tak już jest. Robiliśmy kilka rzeczy w rajdach razem. Nie chciał mówić o rajdach. Nie, to nie. Przy innej okazji go tam namówimy do tego. Dziękuję temu zespołowi, z którym pracowałem tutaj cierpliwie. My się tu spotykaliśmy się od października co środę. Nie wymieniam tych ludzi, bo ci ludzie wiedzą. Nie oczekujemy tam żadnych tych, wiecie, bo to nie o to chodzi. Będziemy to robili nadal, ale chcę też powiedzieć poważnie jedną rzecz. Polski Związek Motorowy, jakim by nie był, piekło zamarza, kiedy ja mówię o tym, przekroczył dozwolone granice tolerancji dla ludzi, którzy te rajdy robią. Te granice tolerancji to jest brak szacunku dla ludzi. Szeroko rozumianego szacunku. Nie chodzi o to, żeby za ludźmi biegać, wręczać im medale, bo to drogo nie kosztuje. Ale szacunek polega na rozumieniu istoty tej misji. Ona jest trudna. Namawianie tej wielkiej grupy ludzi do pracy, których i tak nie widać, bo stoją w lesie. Często tam mokną, często marzną, stają o 3 w nocy, wracają o 24. Jest wielkim przedsięwzięciem i darem, no, takim od serca, bo nie za pieniądze. Bo jeśli ktoś za dzień pracy dostaje 100 zł i kiepskie tam napiwek, na paliwo, to nic nie dostaje, to jeszcze do tego dopłaca. I żeby to wszystko zrozumieć, trzeba po prostu mieć trochę od ludzkiego odruchu. Nam więcej w organizacji rajdu mówił o tym trochę Grzesiek, ale on tak tylko napomniał. Ja nie mam skrupułów. Dzisiaj więcej kłopotów daje mi Polski Związek Motorowy niż wszystkie organizacje i wszystkie firmy wkoło, które wydają zezwolenia. Więcej mamy problemów, się kłócimy, czy w regulaminie ma być kara finansowa, czy pieniężna. To jest totalną głupotą i nie ma najmniejszego sensu, niż uzyskanie zezwolenia w dróg wojewódzkich zgodnie z Komendą Wojewódzką Policji, czy z zarządcami dróg i sołtysami. Bo oni wcześniej czy później nam mówili do tego, żeby jednak poszli nam na rękę i też zawsze znajdzie się ktoś na wsi, który powie, a to są wariaci, ale dobrze wariaci, to my będziemy z wami. I to jest okej. Natomiast Polski Związek Motorowy dzisiaj mamy koniec, no połowę lutego. Regulaminów Mistrzostw Polski na 2023 rok nie ma. Mamy połowę lutego. Regulaminu rajdów okręgowych nie ma. Nie mamy regulaminu rajdów popularnych, ale za to mamy regulamin klatek bezpieczeństwa, które wykluczają połowę ludzi z uprawiania tego sportu. Powiem, że ktoś upadł ciężko na głowę albo po prostu przestał rozumieć już cokolwiek. Ja wiem, że to jest skomplikowana maszyna. Romka muszę przeprosić, bo on jest prezesem okręgu, ale słucha to. Ja wiem, że my się zgadzam od wielu lat. Nie jesteś już? O, przepraszam, ale członkiem prezydium. Więc rozumiem, że jest coś nie tak. Coś w tym mechanizmie zaczął zgrzytać w sposób niemożliwy. Mamy kilka samochodów historycznych. Naprawdę kilka. I zamiast je niańczyć, kurde, i pieścić, to my wymyślamy 1000 kłopotów, żeby one nie jeździły.
No to przepraszam, no bo co mi taka organizacja? A ona nie tak musi być, a mamy najtrudniejszą, najbardziej niebezpieczną w mówieniu o bezpieczeństwu sprawę, jaką są, że tak powiem, przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Piotr mówi, że one się nie zmieniły, ale w największym, najważniejszym zakresie się muszą zmienić. Na każdej stacji diagnostycznej, lada chwila, żaden samochód rajdowy w sposób legalny nie przejdzie tego badania. Ile lat można prosić, zabiegać, pokazywać? Myśmy wysłali 8 stron projektów zmian do ustawy 3 lata temu. Gdzieś tam leży, nie wiadomo gdzie. Aktualna spekulacja twarzy, że być może tam się ten przepis znajdzie. No wystarczy sobie spojrzeć w dzienniku, znaczy w korespondencję sejmową, żeby zobaczyć, że tam nie ma żadnej zmiany w ustawie prawie ruchu dotyczących samochodów sportowych. Z wielkim trudem udało się Beacie Bublewicz doprowadzić, wiem, 19-15, cholera, aktualny czas. Jedziemy na spóźnienie, kara jest niewielka, gorsza byłaby za wcześniejszy wjazd. Okej. Mikołaja upoważniłem do tego, żeby tak mnie pilnował, bo ja się mogę rozgadać. Okej. To jest tyle. Chciałbym, żeby to tak skończyli. My chcemy się zwrócić po tym naszym spotkaniu do delegatów na zjazd okręgu i tych, których ewentualnie wybierze zjazd na walny zjazd, by jednak kilkoma węzłowymi sprawami się w tym sposób zajęli. Tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za obecność. Bądźcie zdrowi. Teraz jutrzejszy dzień. Ci, którzy zostają, część załóg będzie jeździła w testach. Testy się zaczynają o godzinie 9, zapoznanie z trasą do 10, o godzinie 10 jeździmy. Ci, którzy tu mieszkają, chcemy od godziny 11, i Grzesiu Celica tutaj jest, poprowadziłby tą kolumnę tych, którzy chcą, bo chcielibyśmy podjechać jednak pod pomnik ten, który tam jest. Z testów zabierzemy tych, co też chcą, bo też nikogo nie zmuszamy. Jest wolna wola. Zapraszam serdecznie tych wszystkich. Jeszcze raz dziękuję tym kolegom, którzy się namówili na tą ciężką pracę. Tomek, Mikołaj, jeszcze raz wam Bóg zapłać, bo wszyscy tu pracujemy za darmo, żeby była jasność. Rzadki przypadek w Polsce. Dziękuję bardzo. Szerokiej drogi, szczęśliwie wracajcie do domów.